Dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Maraton przyjaźni z Ostrawy. Postanowiliśmy powitać naszych kolegów z miasta partnerskiego. Tenis dla odmiany w Katowicach. Widać, że im się podoba ten sport, lubią biegać, poruszać się po korcie. Święto Giszowca. Piknik rodzinny z Naprzodem Janów. Uroczysta inauguracja roku szkolnego. 75. rocznica wybuchu II wojny światowej. Jarmark na Nikiszu. Zapraszamy do Nikiszowca 19-21 września. 28 sierpnia do Katowic zawitał maraton przyjaźni z Ostrawy. Metą biegu był rynek Nikiszowca, na którym zawodnicy przywitani zostali przez przedstawicieli władz miasta i kibiców. Reprezentacja katowickich biegaczy towarzyszyła grupie z Ostrawy na ostatnim, można powiedzieć, kilometrze tej wyprawy. Postanowiliśmy powitać naszych kolegów z miasta partnerskiego na końcówce ich sztafety. No i wspólnie przebiec ten ostatni kilometr do tej dzielnicy, do Nikiszowca, gdzie jesteśmy. Myślę, że miejsce, w które wybraliśmy na finisz ich sztafety, jest wyjątkowe i zapadnie w ich pamięci. Dzisiaj gościmy sportowców, ale gościmy również urzędników z tych zaprzyjaźnionych miast. I tak jak mówię, służy to wszystko wymianie doświadczeń. Nie musimy wyważać otwartych drzwi, które wyważyli już nasi koledzy z miast partnerskich. Dzielimy się tymi wrażeniami i myślę, że jest to dla wszystkich korzystne i liczymy, że ta współpraca będzie się dalej pogłębiać i w sporcie, i w takiej towarzyskiej, młodzieżowej, dziecięcej wymianie również. Współpraca trwa od wielu lat, jednak oficjalne podpisanie umowy o stosunkach partnerskich nastąpiło w 1996 roku. Katarzyna Pyka po raz kolejny wzięła udział w akcji Tenis dla odmiany w Katowicach, podczas której uczyła dzieci podstawowych zasad tej gry. Bardzo jestem zadowolona. Myślę, że to jest dobry pomysł i dobra inicjatywa ze strony Katowic, miasta Katowic. No i cieszę się bardzo, że mogę przybliżać dzieciom tenis i te podstawy tego sportu, bo to też jest dobre dla nich, mogą się poruszać, pobiegać, trochę razem pobyć w grupie. Każdy sport, żeby mógł się rozwijać, musi mieć tego idola. W związku z tym takie osoby jak Kasia Pyka bez wątpienia tą rolę spełnią, a dla dzieci to jest wydarzenie, no bo jednak niecodziennie ma się do czynienia ze sportowcami z tej górnej półki, tak? Więc bardzo fajnie, że się tak dzieje. Widać, że im się podoba ten sport, lubią biegać, poruszać się po korcie, razem konkurować ze sobą. Właściwie to wolą grać ze sobą niż ze mną. Dowiedziałam się, jak trzymać paletkę. Jest tu bardzo dużo zabaw. Odbija się piłkę i potem się paletką odbija. Zajęcia przeprowadzone były na terenie klubu tenisowego ProTen przy ulicy Szopienickiej 1. 30 i 31 sierpnia mieszkańcy Giszowca obchodzili święto swojej dzielnicy. Koncerty, występy kabaretowe czy gry i zabawy dla dzieci to tylko część atrakcji, jakie przygotowali tego dnia organizatorzy. Sztuczne ognie, pojawi się zespół InLab, którego nie znałem, ale jak usłyszałem próbę akustyczną, to naprawdę profesjonalne granie. Dwie dziewczyny i cały zespół brzmi jak rasowa muzyka na światowym poziomie. No i kabaret 42200, który wygrał Ryjka w 2013 roku. I myślę, że może być ciekawie i czasami nawet z grubej rury. Zabawa sportowa, tor przeszkód rowerowy, wyścigi dla najmłodszych. Oczywiście brali w tym udział również rodzice. Mnóstwo nagród, mnóstwo gadżetów, które dostaliśmy m.in. od Wydziału Promocji Urzędu Miasta i mogliśmy promować także Mistrzostwa Świata w siatkówce. Festyn w jednej z najbardziej zielonych dzielnic Katowic ma już swoją długą historię i co roku przyciąga wielu gości. Święto Giszowca zawsze ma się fajnie, bo to jest taka stara, fajna, śląska dzielnica z tradycjami. No i to miejsce, jakby nie patrzeć, od ponad 100 lat związane z takimi biesiadami, związane z tym, że wspólnie z całymi rodzinami spędza się czas i że jak miałoby się mieć źle, jest po prostu stworzone do tego i kilka razy do roku naprawdę dzieje się tutaj mnóstwo fajnych rzeczy. Naprzód Janów hucznie otworzył sezon 2014-2015, organizując piknik rodzinny w Parku Bolina. Głównym punktem imprezy była prezentacja pierwszego zespołu Naprzodu Janów. Myślę, że jesteśmy w tej chwili na wznoszącej, bo po prostu
I trochę więcej pieniędzy udało się zorganizować i coraz więcej ludzi jest, którzy chcą nam pomagać w działaniu, także to święto tutaj dzisiaj jest efektem pracy kilkunastu osób działających całkowicie społecznie. Gwiazdami wieczoru były zespoły Czarno-Czarni i Big Cyc. Jesteśmy fanami hokeja, a przede wszystkim zaprosił nas tutaj nasz kumpel, nasz przyjaciel Boguś Dietrich, który jest współorganizatorem tego festynu. No i myślę, że to jest dobra okazja, żeby pokazać się tutaj miejscowej publiczności przy takiej sympatycznej imprezie. W pierwszej kolejce Polskiej Hokej Ligi Naprzód Janów zmierzy się z GKS-em Tychy 26 września na wyjeździe. Tydzień wcześniej rozegra mecz z Ciarko Sanok w ramach 9 kolejki z uwagi na późniejszy start Mistrzów Polski w Pucharze Kontynentalnym. 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Tego dnia swoje święto obchodziło również gimnazjum nr 16 w Giszowcu, gdzie otwarto nową halę sportową. Otworzyliśmy coś, na co czekaliśmy długi czas, przeszło 10 lat, było to marzenie. Mieliśmy małą, niepełnowymiarową salę gimnastyczną, było to coś niewielkiego. Uczniowie mieli ciasne warunki do rozwoju, aczkolwiek mieliśmy też duże osiągnięcia. Teraz jest naszym wielką radością, że możemy w tak pięknym obiekcie naszą młodzież, nasze dzieci dalej kształcić. Jest to wielkie święto dla tej dzielnicy. I kolejny element pewnego społecznego odnawiania starego Giszowca, który, jak wszyscy wiemy, został dość mocno przez los poturbowany i przez kolejne elementy pojawiających się, czy to Parku Giszowieckiego, czy Domu Kultury, czy Nowej Szkoły, staramy się ten pejzaż starogiszowiecki uzdrawiać i na nowo przywracać do życia. Z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej prezydent Katowic Piotr Uszok oraz marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła złożyli kwiaty pod wieżą spadochronową w Parku Kościuszki. Obrona około 50-metrowej stalowej wieży w katowickim Parku Kościuszki to najbardziej znany epizod katowickiego września 1939 roku. Dzisiaj znajdujemy się w Parku Kościuszki pod wieżą spadochronową, ale również w Panewnikach jest zbiorowa mogiła obrońców Katowic. Mogiła znajduje się również na cmentarzu przy ulicy Francuskiej w Podlesiu, więc tych miejsc obrony było dosyć dużo. Ja myślę, że w tej historii, niezależnie od komentarzy historyków, harcerze w sposób istotny zaznaczyli swoją obecność i walkę o obronę naszego miasta. Myślę, że tutaj nie jest kwestią wielkość, rozległość walk, ale przede wszystkim to, że młodzi ludzie w taki czy inny sposób chwycili za broń i podjęli próbę obrony Polski, ale przede wszystkim Katowic, bo dziś akurat ich wspominamy, więc niezależnie od szczegółów historycznych winniśmy im chwały i podziękowania. Od 19 do 21 września zapraszamy na Jarmark Śląski na Nikiszu. Imprezę towarzyszącą Mistrzostwom Świata w piłce siatkowej mężczyzn. Chcemy tutaj zaprezentować śląskie, nasze nikiszowieckie restauracje, różnego rodzaju maszkety, które są kojarzone ze Śląskiem, zwłaszcza dla turystów spoza Śląska, którzy przyjadą na mecze. Będzie też trochę rękodzieła, będzie trochę różnej sztuki, czyli wszystko to, co często się na naszych jarmarkach pojawia na Nikiszowcu, wszystko, co się kojarzy ze Śląskiem, z naszym regionem. Mamy nadzieję, że będzie sporo osób, że będzie nie tylko będą turyści, będą też mieszkańcy Katowic, mieszkańcy Nikiszowca. Będzie sporo atrakcji artystycznych, będą różne wydarzenia artystyczne. Mamy nadzieję, że dojdzie do skutku, że uda się zrobić koncert Marcina Wyrostka w piątek po południu. Mamy nadzieję, że uda nam się zrobić małą strefę kibica, czyli będzie można u nas też oglądać mecze finałowe Mistrzostw Świata. Także zapraszamy do Nikiszowca 19-21 września, Jarmark Śląski na Nikiszu. Pomiędzy centrum miasta a Nikiszowcem kursować będą bezpłatne autobusy dowożące turystów na jarmark. Szczegółowe informacje na stronie www.jarmarkśląski.pl. Spójrzmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. 7 września zapraszamy na katowickie dożynki. Polecamy muzyczne spotkania familijne w każdą sobotę w sali grudniowej Centrum Kultury Katowice. 12 i 13 września na scenie w malarni odbędzie się spektakl Snack Story. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie com.tv.pl oraz katowice.tv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!